Cześć. Biznes na boku, kolejny odcinek. Z uwagi na to, że coraz więcej teraz słyszy się w internecie o powołaniach na ćwiczenia rezerwistów, to postanowiłem, że i ja w tym temacie dodam swoje trzy grosze, ponieważ ja takie zaproszenie już otrzymałem, a mało tego nawet odbyłem te ćwiczenia. Jeśli więc i wy obawiacie się, że zapuka do was listonosz z zaproszeniem właśnie na to przeszkolenie, no i co z tym fantem zrobić? Szczególnie jeśli prowadzicie własną działalność gospodarczą lub Jesteście na etacie, no, czy możecie otrzymać jakąś rekompensatę, czy w ogóle zapłacą Wam za to szkolenie? To opowiem Wam, jak to wyglądało w moim przypadku. No i jeśli jesteście ciekawi, to oczywiście zapraszam. Dla tych, którzy są tu pierwszy raz, mam na imię Dawid i od kilku lat dzielę się z Wami wiedzą dotyczącą sprzedaży w internecie, głównie na marketplacach typu Allegro, Early or RLX, ale również na tematy związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. No i zachęcam Was właśnie do prowadzenia własnych biznesów na boku, tym bardziej jeśli jesteście na etacie i chcecie łagodnie przejść na swoje. Okej, okay, ale słowem wstępu, dlaczego w ogóle zostałem powołany na... Ćwiczenia. 15 lat temu, kiedy byłem jeszcze na studiach, to był to czas, w którym po ukończeniu studiów można było iść jeszcze do wojska, tak, do zasadniczej służby. No ja nie chciałem, chciałem już po, po studiach pracować, więc w czasie studiów zgłosiłem się na takie krótkotrwałe przeszkolenie. To szkolenie trwało półtorej miesiąca, w wakacje, na drugim roku właśnie studiów. I po tym szkoleniu Skończonym egzaminem, każdy z nas otrzymywał stopień kaprala, no i ze spokojem wpis do rezerwy. No i szkolenie odbyłem właśnie w wyższej szkole oficerskiej we Wrocławiu, jeszcze wtedy. No i co się okazało? Po skończeniu studiów okazało się, że nie ma już obowiązku odbycia służby wojskowej, bo zostaje tylko wojsko zawodowe, a reszta to po prostu dla chętnych, tak? No i okej, okay, miałem tego kaprala, no i właśnie czekałem na to 15 lat, bo właśnie w tym roku otrzymałem w kwietniu pismo z WKU do odbycia czynnej służby wojskowej. No i pierwsze co, oczywiście zaraz zadzwoniłem dopytać o szczegóły, no bo każdy, kto prowadzi własną działalność, no wie, że to nie jest tak, yy, wyłączyć pstryczek, na przykład na jakiś określony czas, pójść na szkolenie i jakby nigdy nic. Wrócić, włączyć stryczek z powrotem, i to wszystko działa. No nie, nie, nie. Każdy z nas ma pewnie przedsiębiorców, ma jakieś zobowiązania, kredyty. Jedni za, zatrudniają pracowników. No, firma bez szefa, no, nie może po prostu istnieć, bo tu szef podejmuje wszystkie kluczowe decyzje. Nie zawsze jest możliwość delegowania zadań, więc takie. Pójście przedsiębiorcy do wojska, powiem wam, no nie jest proste i ja nie chcę tutaj wchodzić w rolę żadnego rodzaju tych przedsiębiorców. Ja wam powiem po prostu, jak było w moim przypadku. U mnie dodatkowo jeszcze sytuacja była taka, że córka dopiero jedna skończyła rok, druga w wieku przedszkolnym, więc yy, sami wiecie, jak to jest też zostawić żonę z dwójką takich dzieci. No, ale każdy oczywiście ma inną sytuację. No i. Co w przypadku, jeśli już otrzymacie takie wezwanie? No pamiętajcie, że tam jest też informacja, że możecie się od niego odwołać, tak? No bo każdego sytuacja jest inna: ktoś ma problemy zdrowotne, ktoś może jakieś tam rodzinne problemy uniemożliwiają mu właśnie pojawienie się, no ale. Niestety, tekst w stylu, proszę pani, ale ja prowadzę firmę, no nikogo nie przekonuje. Dostaniecie zmyłkową odpowiedź w stylu, dobrze. Dlatego informujemy pana o tym fakcie dużo wcześniej, żeby mógł sobie pan wszystkie swoje sprawy firmowe no, poukładać. No i właśnie, pierwsze co? Zadzwońcie sobie od razu na numer podany w tym całym zawiadomieniu. No i zapytajcie od razu sobie o termin tego ćwiczenia, żeby mieć już jakiś odnośnik, tak? Kiedy ono będzie, ile będzie trwało, gdzie? To jest też ważne, ale o tym za chwilę. No ja wiedziałem, że nie mam niestety żadnego koła ratunkowego i takie ćwiczenia raczej będę musiał odbyć. No a zasada też jest prosta. Odwołam się teraz, kiedy jest względny spokój. No to pewnie dostanę znowu list wtedy, kiedy będzie w moim życiu jakiś chaos, tak? Albo coś się będzie dziać, więc mówię, dobrze że wiem, że jest ok, to wolę mieć to teraz z głowy. No i dla wszystkich tych, którzy obawiają się samych ćwiczeń, odbycia samych ćwiczeń, jako no, bycia tam i, i, i w tej jednostce, no to powiem Wam i uspokoję Was. Naprawdę, jeśli chodzi o ćwiczenia, same, no to nie macie się czego obawiać. To, czy one są potrzebne, czy niepotrzebne, to zostawmy, ale sam fakt tych ćwiczeń no, nic strasznego Was tam nie spotka. Jeśli Wasz ostatni film o wojsku to była samowolka, albo nie wiem, oglądaliście kawalerię powietrzną, to wierzcie mi, wojsko już tak w ogóle nie wygląda, jak w tych filmach. Nawet 15 lat temu, kiedy byłem na przeszkoleniu, również tak nie wyglądało, więc o to tutaj się nie musicie martwić. No wiadomo, dyscyplina dyscypliną, ale wszystko w granicach rozsądku. No ale idźmy dalej. Ja otrzymałem informację, że szkolenie odbędzie się na koniec maja yy, i potrwa 12 dni, więc kurczę, tak przełom miesiąca, yy, ani tu zawiesić działalności, ale no też yy, faktury, płatności, spływały mi jakieś tam yy, pewne rzeczy, no więc postanowiłem, że tylko zamrożę sprzedaż fizyczną, yy, jeśli chodzi o, o Allegro i, i te inne marketplacy, własny sklep, no, i po prostu jakoś to przetrwa. Więc te 12 dni w moim przypadku nie robiło jakichś wielkich problemów. Więc po prostu wyłączę sprzedaż i włączę ją z powrotem po powrocie. Oczywiście, w jaki sposób to zrobiłem, to już nagrałem film Urlop sprzedawcy e-commerce. Ta sprzedaż naprawdę potem wróciła na normalne tory. No ale tutaj się teraz na tym nie będziemy zgłębiać. Kto chce, to sobie ten film obejrzy. Idąc dalej. Ważna rzecz, pytajcie, gdzie jedziecie. Bo ja nie dopilnowałem tego faktu. Zresztą też nie wiedziałem w ogóle z czym to się, je. dostałem tylko informację o ćwiczeniach, wiadomo, że ćwiczenia mogą się odbyć wszędzie. No i otrzymałem informację, stawi się pan tu i tu, czyli gdzieś jednostka oddalona 25 km ode mnie, więc mówię, spoko, podjadę autem. Tu Na weekendy nawet będę w domu. Na godzinę siódmą tam się pan stawi, tam się pan wszystkiego dowie. Okej, okay, mówię, no nie ma problemu. <grym> no i to był mój błąd, bo zgłosiłem się. Na wybraną godzinę, ale po pobraniu sprzętu okazało się, że te ćwiczenia odbędą się we Wrocławiu. No, oczywiście to był jeden taki ze scenariuszy, który przewidowałem, ale bardziej pod kątem, że na pewno wezmą nas na jakiś tam poligon, na przeszkolenie na kilka dni, potem wrócimy z powrotem, tak? A nie sądziłem, że przez cały ten okres będę właśnie 12 dni, około 200 km od domu. Ale okej, okay. jako że we Wrocku już byłem, wiem jak na rynek dość, także no tym się już nie przejmowałem. Mówię spoko, no jadę, no co zrobić, no już nie miałem oczywiście wyboru. No i tu ważna uwaga, przynajmniej dla wszystkich niewtajemniczonych, żeby zabrać ze sobą od razu cywilne rzeczy na takie ćwiczenia, bo e, nieważne gdzie was zabiorą, to jeśli na przykład zabiorą was do jakiegoś yy, większego miasta na przeszkolenie i będziecie, dostańcie stałki, czyli te przepustki stałe, gdzie będziecie mogli wychodzić sobie na miasto, no to Musicie mieć cywilne rzeczy, bo w mundurze was nikt nie wypuści, tak? No tu warto o to zadbać, zabrać ze za sobą wszystkie rzeczy, jakieś tam kosmetyki, to, czego uczywacie na co dzień. No i co do samego co do samych ćwiczeń. Ja byłem w wojskach inżynieryjnych jako saper, mam taką specjalność, więc w moim przypadku i postrzelaliśmy, i powysadzaliśmy, więc naprawdę. Nie można powiedzieć, że człowiek się nudził, tak? No, zresztą w wojsku, jeśli żołnierz się nudzi, no to już jest źle. No i, i zawsze znajdzie się jakieś zadanie dla żołnierza, ale pomijając fakt, naprawdę, no było co robić każdego dnia. Na jedzenie oczywiście też nikt nie narzekał, yy, bo obiady były konkretne, dwudaniowe. Czasami, czasami, w zależności od tego, czy mieliśmy jakiś tam wyjazd na poligon, zauważyłem, ale. Powiem Wam szczerze, że nawet jak szliśmy na miasto, potem po, po zajęciach, to nikt z nas już praktycznie nie chciał nic jeść. No bo te kolacje, te obiady naprawdę były wypasione, więc tutaj mm, wojsku, no, zresztą wiecie, jak żołnierz nie poje, no to no, nic nie zrobi raczej, tak. No i co do samego terminu, no my byliśmy na 12 dni, ale zdarzały się tam osoby, które były na przykład na 4 tygodnie, więc tutaj pewnie loteria. Na ile traficie, nie wiem jak to wygląda od, od strony organizacyjnej, nie wnikam. No natomiast to też warto dopytać już na samym początku, tak? No i teraz najważniejsze: ile płacą za takie ćwiczenia i czy można dostać jakąś rekompensatę? Jeśli na przykład macie własną działalność, tak jak ja, albo musicie wziąć urlop bezpłatny na te ćwiczenia w pracy, daj, szef Wam daje, no to dostajecie rekompensatę w wysokości dostajecie takie dniówki. I one zależą od stopnia wojskowego. Ja akurat byłem tam jako starszy kapral, ale te dniówki zaczynają się chyba, w naszym przypadku, nie wiem jak to będzie w przyszłym roku, od około 130 zł i rosną o kilka-kilkanaście złotych w zależności od y, otrzymanego stopnia. Więc tutaj y, no musicie sobie to sprawdzić na bieżąco. No jeśli chodzi o te stawki, to aktualnie nie siedzę w tym głęboko. No, ale jeżeli pracujecie na etacie i na przykład. Z, y, Pracodawca udzieli wam urlopu, znaczy, albo jesteście w tym czasie na urlopie, dostajecie wynagrodzenie od pracodawcy, bo też tak może być, no to nie dostaniecie, to pracodawca chyba prawdopodobnie dostaje od was tą, tą, tą dniówkę. No i druga sprawa, na przykład jeśli jesteście na, na przykład na jakimś urlopie górniczym, a mieliśmy też tam ludzi, którzy mieli. i Najstarsza osoba chyba miała nawet 45 lat, więc wcale się nie zdziwcie, do 50 spokojnie was mogą zabrać, tak? No ale te osoby też. Bez problemu sobie radziły, no, nie było jakoś osób, które by czy fizycznie, czy psychicznie odstępowały od całej reszty. Jednak każdy, kto miał z, z tym wojskiem styczność, no to wiedział, co go czeka i tam nie, nie marudził, nie narzekał. No i teraz tak, jeśli prowadzicie własną działalność gospodarczą i uważacie, że ta stawka dniowa to jest za mało, to możecie pobrać sobie taki wniosek z Urzędu Miasta lub Gminy u Was. W każdym mieście jest taka jednostka, wystarczy zadzwonić i tam was pewnie pokierują. Pobieracie wniosek, który się nazywa jakoś zaświadczenie o utracie pobieranego wynagrodzenia w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi. No, następnie prosicie wasz urząd skarbowy o wyliczenie tego, ile faktycznie zarabiacie na dzień. I tu się liczy dochód, nie przychód. Niestety, jeśli macie firmę handlową, to nie jest tak kolorowo. A ta rekompensata wynosi, przynajmniej w tym roku, kiedy ja byłem, wynosiła coś około 500 zł. Maksymalnie za dzień można było dostać 550, 550 coś, coś koło tego. No natomiast yy, jest jeden haczyk. Jeśli urząd skarbowy Wam wyliczy, że na przykład Wasza dniówka, Wynosi więcej niż to, co dostaliście, no to oczywiście do tej kwoty dostajecie wyrównanie z miasta. A jeżeli e, na przykład na koniec roku, jak to w firmach czasami, mieliście koszty albo firma była na stracie, i teraz jest rok w połowie, gdzie macie fajnie, zarabiacie i macie koszty, i nagle za, za, e, e, zatrzymujecie działalność, no to niestety tutaj musicie się zadowolić tym, co dostaniecie. Plus zwrot kosztów dojazdu do jednostki, jakiś niewielki, bo niestety tutaj działa tylko matematyka, a nie jakiś tam stan faktyczny, że nagle yy, otworzyliście sobie, nie wiem, fabrykę, cztery magazyny, by wzięliście pięć kredytów, mimo że w zeszłym roku tego nie było, no i niestety tutaj jest minus. Także to nie do końca. Dla przedsiębiorców to całe wojsko jest dobre, ale mnie mnie to oceniać, bo nie chcę tutaj wchodzić na tematy polityczne. No natomiast jak mogę podsumować ten mój pobyt w wojsku ja? Pomijając wszystkie aspekty finansowe, jako przedsiębiorca powiem wam, że mentalnie naprawdę wypocząłem i szczerze no nie żałuję, a to z dwóch powodów. Pierwsze właśnie, to wspomniany ten mentalny odpoczynek yy, no odcięcie od tego wszystkiego zgiełku, chociaż po pięciu dniach tego takiego spokoju wewnętrznego już yy, miałem chęci wrócić z powrotem do pracy, tak, już zacząć działać normalnie na pełnych obrotach, no ale niestety tutaj no, nie było to możliwe. Ale okej, okay, yy, te kilka dni wystarczyło mi na przykład, aby pewne rzeczy też sobie w głowie poukładać, pewne pomysły poprzychodziły i to... Mentalnie było ok. No a druga sprawa, yy, no to doszedłem do wniosku: właśnie ta sytuacja uświadomiła mi, że żeby yy, całego swojego biznesu jednak nie opierać na fizycznej sprzedaży, tylko już pomijając, że yy, sprzedajemy w wielu miejscach, tak jak tutaj sobie tą sprzedaż podzieliłem, to nie opierać. Sprzedaży tylko na jakby jednym typie usługi, czy jednym rodzaju działalności. Dążę do tego, żeby sprzedaż w moim przypadku, no, była gdzieś w granicach 25% wszystkich moich przychodów, a reszta, pozostałe rzeczy, to właśnie w wypadku takich sytuacji, żeby to były rzeczy, które można delegować dalej, albo e, będą się jakby kręcić bez jakby mojej ingerencji. Oczywiście jestem na etapie budowania tych trzech pozostałych nóg, ale miejmy nadzieję, że jestem na dobrej drodze i pewnie się z wami tym podzielę, jak tutaj już pewne rzeczy będą dokonane. No to wszystko, co de facto miałem wam do przekazania w tym odcinku. Jeśli macie pytania odnośnie mojego pobytu w wojsku, pytajcie śmiało w komentarzach, postaram się na niektóre odpowiedzieć. No natomiast w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, aby nie przegapić kolejnego odcinka. No jak zwykle, do zobaczenia w kolejnym. Cześć.